W tym filmie wyjaśnię działanie przekaźnika bistabilnego sekwencyjnego na podstawie diagramów. Zapraszam na materiał. W grupie przekaźników bistabilnych są ich różne rodzaje. Jest ich cała gama, od tych prostych z jednym stykiem bez pamięci i z pamięcią, po te bardziej zaawansowane, sekwencyjne. Przekaźnik ten umożliwia wybór różnych funkcji. Pokrętłem można wybrać jednoczesne załączenie i wyłączenie dwóch odbiorów z pamięcią. W tej pozycji będziemy mieli jednoczesne załączenie i wyłączenie dwóch odbiorów bez pamięci. Reset seku to sekwencyjne załączanie i wyłączanie bez pamięci. I ostatnia pozycja, sekwencyjne załączanie i wyłączanie z pamięcią. Pierwszy diagram, załączanie i wyłączanie obu odbiorów bez pamięci. Po podaniu napięcia, oba wyjścia, a tym samym odbiory, są wyłączone. Po podaniu impulsu oba odbiory są załączane. Ponowny impuls wyłącza je. W przypadku przerwania zasilania, a potem ponownego jego załączenia, styki przekaźników zaczną pracę od wyłączenia. Załączenie odbiorów odbywa się dopiero po następnym naciśnięciu przycisku. Jeżeli obie lampy świecą w momencie przerwania zasilania, to po powrocie tegoż zasilania, aby lampy znowu świeciły, należy podać kolejny impuls. Funkcja jednoczesnego załączania i wyłączania obu odbiorów z pamięcią. Zmiana funkcji jest możliwa po wyłączeniu i ponownym załączeniu napięcia zasilania. Po podaniu impulsu załączane są przekaźniki wyjściowe i obie lampy świecą. Stan taki trwa do momentu pojawienia się kolejnego impulsu sterującego. Kolejne impulsy powodują zmianę styków na przeciwny. W przypadku przerwania zasilania, a potem ponownego jego załączenia, styki przekaźników wykonawczych wrócą do stanu sprzed wyłączenia zasilania. W przypadku, gdy oba odbiory są włączone, czyli lampy świecą, i nastąpi przerwa w zasilaniu, to po jego powrocie lampy znowu będą świeciły. Pozycja styków sprzed przerwy w zasilaniu została zapamiętana. Funkcja sekwencyjnego załączania i wyłączania bez pamięci. Po podaniu napięcia na przekaźnik obie lampy są wyłączone. Po pojawieniu się impulsu załączana jest pierwsza lampa. Stan taki trwa do momentu pojawienia się kolejnego impulsu. Wtedy załączana jest druga lampa, a pierwsza zostanie wyłączona. Kolejny impuls włącza obie lampy. Następny impuls wyłącza je. Kolejne naciśnięcia spowodują zmianę styków odbiorczych według wcześniej opisanej sekwencji. W przypadku przerwy w zasilaniu oba przekaźniki zostają wyłączone. Po ponownym podaniu napięcia nadal pozostają wyłączone. Dopiero kolejny impuls rozpocznie sekwencję od nowa. Każde pozbawienie przekaźnika napięcia spowoduje, że niezależnie od tego, w jakim położeniu były w danej chwili styki, po podaniu napięcia z powrotem będzie trzeba zaczynać sekwencję od nowa.
I ostatnia funkcja tego przekaźnika bistabilnego – sekwencyjne załączanie i wyłączanie z pamięcią. Po włączeniu zasilania pierwszy impuls sterujący włącza pierwszą lampę, drugi włącza drugą lampę i wyłącza pierwszą, trzeci impuls włącza obie, a czwarty obie wyłącza. Kolejne impulsy powodują zmianę stanu lamp według opisanej wcześniej sekwencji. W przypadku przerwy w zasilaniu obie lampy zostają wyłączone. Ponowne załączenie napięcia zasilania spowoduje odtworzenie stanu sprzed przerwy w zasilaniu. Kolejne impulsy kontynuują sekwencję. W przypadku przerwy w zasilaniu, gdy świeciła druga lampa, to po powrocie zasilania sekwencję zaczynamy od drugiej lampy. I analogicznie, gdy przerwa nastąpiła, gdy świeciły obie lampy. Po powrocie zasilania wraca stan sprzed przerwy i obie lampy świecą. Po czym kolejnymi impulsami kontynuujemy sekwencję. Myślę, że tym filmem przybliżyłem nieco sposób działania przekaźników bistabilnych, a zrozumienie diagramów do nich dołączonych nie będzie teraz problemem. Dziękuję za uwagę.